Siema, mówi trener Paweł. Jak widzicie, jesteśmy na stadionie lekkoatletycznym. Ja dzisiaj będę bił rekord na 100 metrów, bo widziałem, że Kądźwik też biegł, a jest ogromnym chłopem i miał rekord prawie jak Usain Bolt, więc zobaczymy, jak ja pobiegnę. Myślę, że będę szybszy. No i ogólnie zrobiłem już rozgrzewkę, oczywiście w domu. Suszareczką sobie ogrzewałem mięśnie na nogach. Wcześniej posmarowałem te nogi jakoś maścią rozgrzewającą, może być na przykład Bengaj. No jak wiadomo, w rozgrzewce chodzi o to, żeby podwyższyć temperaturę mięśni, żeby były one bardziej ukrwione, tak? Dlatego suszenie suszarką i smarowanie maścią rozgrzewającą jest dużo lepsze niż jakieś tam truchty, w których możecie spowodować to, że spadnie wam masa od nadmiernego ruchu, albo nie daj Boże urosną nogi. Dobra, ja zrobię jeszcze oczywiście kilka skłonów, bo ta temperatura ciała mi troszeczkę spadła, odkąd tutaj przyszedłem. Jedziemy najpierw kilka skłonów. I drugie ćwiczenie elegancko emitujące cepeliadę. Nie mogę się powstrzymać. Na koniec krążenie kolan. Myślę, że tyle rozgrzewki wystarczy, nie ma co dłużej robić. Widzę, że tam jacyś też pseudofachowcy po lewych kursach mówią, że żeby nie robić krążenia kolan, bo kolano to staw zawiasowy i nie jest przystosowany do takiego ruchu. Ale ja widzę ich później na siłowni, jak robią przysiady, i później noszą jakieś opaski elastyczne, bo ich kolana bolą. Ja chodzę od 20 lat na siłownię i mnie nigdy kolana nie bolały, bo używam nóg tylko do chodzenia na siłowni, więc pomyślcie, komu wierzycie, dla nich czy dla mnie? Kurwa! A kurwa, moje nogi! O kurwa, jak urosły, ja pierdolę! Wiedziałem, że to swój pomysł, żeby jakieś biegi uprawiać. Kurwa, spirytu znajdźcie! O kurwa. Spsikam spirytusem i zaraz powinno pomóc. Jak wiadomo, spirytus jest to jeden z największych katabolików, które istnieją na świecie. W dzisiejszym odcinku chyba to wszystko, bo już mi tak bolą nogi, że nie dam rady więcej. Pamiętajcie, że jak ćwiczycie za dużo na siłowni, to lepiej nie biegajcie, bo jak widać, nogi nie wytrzymały ciężaru tak dużego chłopa i po prostu za bardzo spuchły. Ja już jestem w domu, tak jak widzicie. Oczywiście przed chwilą wisiałem na drążku przez pół godziny po to, żeby cała krew, która napuchła mi w nogi, wróciła z powrotem w górne partie ciała. No i ogólnie doszedłem do takiego wniosku, że byłbym szybszy niż Bolt, bo widziałem, że czas jest podobny już na oglądanym filmiku, no ale przeszkodziło to, że jestem tak ogromny i szeroki, no i po prostu opór powietrza był zbyt duży i zadecydowała słaba aerodynamika. Myślę, że jakbym pobiegł bokiem, może byłbym szybszy, no ale nie pobiegłem, stało się to, co się stało, no i niestety nie udało się w ogóle skończyć tego biegu. No i ogólnie ten specyfik, który tam był, spirytus połączony z kortyzolem, którym psikałem sobie na nogi, postaram się wprowadzić go do sprzedaży. No i wiem, że na pewno kobiety z niego skorzystają, bo robią bardzo dużo przysiadów i zamiast rosnąć im dupa, to rosną im nogi, a faceci tego nie lubią. Dupa musi być odstająca, a nóżki szczupłe. No i skorzystają z tego także mężczyźni, którzy chodzą, mają daleko na siłownię i muszą daleko dźwigać ciężar wielkiego chłopa, przez co mocno im rosną nogi. No i zamiast sylwetki w stylu V, to wyglądają jak jakieś pokraki z wielkimi nogami i sylwetka przypomina bardziej literę X. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam wasz trener personalny Paweł, specjalista z zakresu dietetyki, treningu siłowego, użytku sterydów i lekkoatletyki. Pozdrawiam.